cały czas jakieś przygody, niestety, bo w pierwszej kwalifikacji ze startu trochę zaspałem, więc tam się zakotłowało w pierwszym zakręcie, zostałem gdzieś poza torem i musiałem gonić. Natomiast w drugiej kwalifikacji zdjąłem oponę z felgi, samochód przestał się absolutnie prowadzić, cały czas bokami latałem, więc przynajmniej pod publikę. Wyniku nie ma za dobrego, ale pod publikę było. Co na pewno na spokojnie, no chłodna głowa i bez jakiegoś napinania się, bo to jest zawsze najgorzej, jak chce się pojechać szybciej, bo nie wiem, pierwszego dnia były przygody i żeby nadrabiać, to zawsze źle się kończy, więc na pewno postaram się z chłodną głową podejść do tematu i uczyć się dalej samochodu, bo tylko to mi jakby zostało.